Magia na gości. Uczestniczka została nakryta w lusku własnego ojca, jego reakcja była bezcenna. Magia na gości to program randkowy oparty na międzynarodowym formacie Naked Attraction, który wciąż wywołuje wśród widzów wiele kontrowersji. Rodzima wersja show okazała się jednak nie do przełknięcia dla Polaków. Jeszcze przed swoją premierą program został ostro skrytykowany przez prawicowe media, co poskutkowało kilkumiesięcznym opóźnieniem telewizyjnego debiutu. Program Magia na gości wstrzymany po skargach do KRIT. W Wielkiej Brytanii za to odważna produkcja niezmiennie cieszy się ogromna popularnością, o czym świadczy fakt, że doczekała się już 10 sezonów. Ochotników na występowanie przed kamerami bez ubrań i dzielenia się intymnymi szczegółami swojego pozycja z widownia wciąż nie brakuje. A niektórzy z nich cieszą się rozgłosem nawet lata po swoim występie i w show. Uczestniczka Magii na gości trafiła do szpitala przez pokaźne przerodzenie partnera, wideo. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W teorii zamierzeniem twórców Magii na gości jest normalizowanie widoku nagiego ciała i pokazanie widzom, ze wszystkie sylwetki jest piękne. Istotnym elementem edukacyjnego show jest pogawędki prowadzącej z uczestnikami, które niejednokrotnie podążają w dość niespodziewanym kierunku. W jednym z odcinków brytyjskiej edycji doszło do intrygującej wymiany zdań, w ramach której uczestniczka podzieliła się z widzami nieco krępująca anegdotka z przeszłości. Brytyjka wyjawiła, że przed laty została nakryta w niedwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną przez własnego ojca. W zaistniałej sytuacji kobieta nie wiedziała, jak zareagować. Kiedy znakrył mnie tata, udawałam martwa, podsumowała. Na szczęście ojciec uczestniczki wykazał się taktem i zachował się tak, jak powinien. Po prostu przeprosił i wyszedł, podsumowała uczestniczka. Wyobrażacie sobie doświadczyć czegoś takiego?